Witam Was wszystkich ponownie na moim kanale, witam moich subskrybentów, witam osoby nowe, które tutaj zawitały. Witam także hejterów. Jak zwykle przy tego typu materiałach mam przepyszną kawusię, którą zrobiła moja prześliczna żonka. Coś pięknego. Po jednym z ostatnich moich materiałów, który nosi tytuł Sterydy u kobiet, skutki uboczne, odezwało się kilka osób na priwa. I powiem Wam szczerze, że bardzo pozytywny odbiór. Bardzo pozytywny odbiór. Jeżeli ktoś z Was jeszcze nie oglądał tego materiału, to zapraszam wszystkich do obejrzenia sobie tego materiału, który jest u mnie na kanale. Jest to materiał, który ma na celu przestrzegać młode kobiety, które rozpoczynają przygodę z kulturystyką, które przestrzegają takie kobiety, jaki wpływ, jakie skutki uboczne mają środki dopingujące. A więc najważniejsza jest świadomość. Ja uważam, że najważniejsza jest świadomość. Ja uświadomiłem kobiety, co się stanie w momencie, kiedy rozpoczną przygodę ze środkami dopingującymi i zaczną używać takie środki dopingujące. Nastąpią zmiany nieodwracalne, po prostu następuje transformacja takiej kobiety w mężczyznę. Ale powiem Wam szczerze, że znalazły się też osoby, które negatywnie odebrały ten materiał i próbowały mi wmówić, że ja w jakiś tam sposób próbowałem kogoś zaatakować. Tak? Ja nikogo nie staram się atakować w takich materiałach. Jak dobrze wiecie, znacie cały content mojego kanału, to jest przede wszystkim przestrzeganie czy młodych mężczyzn, czy młodych kobiet, tak w tym przypadku tego materiału, bez obrażania, bez poniżania. Tu nie było żadnych memów, żadnych rzeczy, które miałyby takie kobiety poniżyć, obrazić. Po prostu chodziło tutaj o pokazanie dwóch przykładów kobiet, która ma, pierwsza z tych kobiet ma w już dosyć zaawansowanym stadium skutki uboczne przyjmowania środków dopingujących, a druga z kobiet miała już dosyć poważny stadium przyjmowania środków dopingujących. Jakie to są skutki uboczne u kobiet, to ja już Wam mówiłem na tym materiale i zapraszam Was do obejrzenia, nie będę się powtarzał. Ale mniej więcej to ostatnie stadium, tu chciałbym Wam przedstawić, jak to wygląda. Nawet wygląda to tak. Kobieta wyglądała w ten sposób i środki dopingujące sprawiły, no, że wygląda w ten sposób. Tutaj można zobaczyć inne zdjęcia, więc no, jeżeli chodzi o twarz, jeżeli chodzi o głos, następują nieodwracalne zmiany. Jest to bardzo, bardzo przykre, dlatego ja staram się po prostu to delikatnie, no delikatnie podchodzić do tej sprawy, zwłaszcza jeżeli mówię o kobietach, tak? Ale w pewnym momencie tutaj wymieniłem skutki uboczne i jednym ze skutków ubocznych przyjmowania środków dopingujących u kobiet, z przyjmowania sterydów, które są przede wszystkim na bazie testosteronu, jednym takim skutkiem ubocznym jest przerośnięcie łechtaczki. I kilku, nie wiem, czy to hejterzy, czy to po prostu widzowie, którzy chcieli mi tam jakoś dogryźć, no przecież wszyscy nie są hejterami, ale kilka osób napisało do mnie: Patryk, skąd ty wiesz, że one mają przerośniętą łechtaczkę? Zaglądałeś ich im w gacie? No takie było pytania. Takie pytania były na priwa. Ja się troszeczkę zaskoczyłem, bo powiem Wam, że kobiety pisały pozytywnie, a więc pisały, że materiał fajny, pozytywny i fajnie, żeby kogoś uświadomić, zanim rozpocznie przygodę ze środkami dopingującymi. Tak jak Wam powiedziałem już wcześniej, jeszcze raz się powtórzę, no świadomość. A więc jeżeli ktoś robi coś na własne życzenie i zdaje sobie z tego sprawę, to wygląda to inaczej, aniżeli osoba, która przychodzi na siłownię i ktoś, kto sprzedaje środki dopingujące, bądź ktoś, kto ma korzyści jakieś no, materialne ze sprzedaży środków dopingujących, brzydko mówiąc, wciska takiej kobiecie środki dopingujące i ta kobieta nie jest świadoma tego, co się stanie. No tutaj mamy dwie rzeczy i trzeba to rozważyć. I ja przede wszystkim ten przekaz tutaj daję dla kobiet, które nie mają takiej świadomości, a po moim materiale po prostu wiedzą, co ich czeka. Więc zmiana głosu, wygląd, a więc twarz się zmienia, no i przerost łechtaczki, o czym mówiłem wcześniej. No ale wiele osób napisało do mnie: Patryk, to mężczyźni, uwaga,
Skąd ty wiesz, czy zaglądałeś im w gacie? Jak ty możesz tak mówić o tych kobietach, że one mają przerosłe taczki? One wcale tego nie mają. No dobrze, to tutaj przejdziemy tak szybciutko do jednego przykładu. Tutaj jeden tylko przykład, myślę, że wystarczy, bo tu nie ma co za bardzo się rozpędzać z tego powodu, że ja mam wielki szacunek do kobiet i nie będę tutaj za bardzo się zapędzał w tych swoich materiałach. Zresztą ja zawsze nagrywam o kulturystach, a nie o kobietach, które zajmują się kulturystyką, tak? Tutaj mamy zawodniczkę UFC, Ronda Rousey, tak? Bodajże tak się wymawia imię i nazwisko tej kobiety. Jeżeli się pomyliłem, przepraszam Was najbardziej. I tutaj do tych osób, które mówią, Patryk, czy Ty im zaglądałeś w gacie? Bardzo często w gacie zaglądać nie trzeba. Te kwiatki widać przez gacie. Może w ten sposób tutaj powiem, żeby tak było to dosadnie, tak? Poczekajcie, łyknę sobie kawusi, żeby już później po tym nie pić, bo tu mam jeszcze orzeszki, ale ciężko już będzie cokolwiek po tym zjeść i napić się tej kawy, dlatego już teraz łyk kawki i lecimy. Ta oto zawodniczka, która już widać, że ma zmiany na twarzy, która nadużywa środków dopingujących, no coś jej po prostu wyrosło i wcale w gacie zaglądać nie trzeba, bo to coś widać przez gacie, tak? Tutaj widzimy i tu nie trzeba być, nie wiem, nie wiadomo jakim ekspertem, żeby zobaczyć, że tutaj coś rośnie, tak? No i co ja tutaj mogę więcej dodać? Tak naprawdę już nie jestem w stanie po tym, co tutaj zobaczyłem, a takich przykładów naprawdę widziałem już troszkę, ale po tym przykładzie nie jestem w stanie już dalej prowadzić tego materiału. A więc no widzicie, że środki dopingujące u kobiet są bardzo, bardzo niebezpieczne. I to, co mówiłem o przerośnięciu łechtaczki, jest prawdą. Możecie sobie wejść na tą stronkę, poczytać troszeczkę, no i zobaczyć, jak ta sprawa wygląda. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Uważam, że robię dobrą robotę. Tak jak 90% osób pisze do mnie na priwa, Patryk, robisz dobrą robotę i fajnie, że jest ktoś taki jak ty, który przestrzega młode osoby przed środkami dopingującymi. Nie chodzi tutaj o to, żeby kogoś ganić, że ktoś używa środki dopingujące, tak? Bo to nie o to tutaj chodzi. Chodzi o to, żeby przestrzegać i robił to samo Liczpiana, którego bardzo za to szanowałem. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Jak zwykle na końcu to robię. Bum, przypinka, łapa sieci. Na razie, cześć. Pozdrawiam.